Halo, witam! Bezludna wyspa dzisiaj! Czekaliście czy nie? Przyznajcie się w komentarzach, bo jak mieliśmy wybór, w sensie na Discordzie zapytałam moich cudownych Discordowiczów, czy bezludna wyspa, czy historie ze świata zwierząt, to padła bezludna wyspa, więc no, robimy bezludną wyspę. Tak, dokładnie tak. I mamy do wyboru albo typiarza, albo typiarę, albo stworzenie własnej rodziny. I powiem wam tak, że ja bym z chęcią spróbowała zagrać tutaj gotowymi simami i najchętniej bym spróbowała zagrać tą typiarą, bo jestem ciekawa tego. A co jest, jak kliknę dalej? Aha, ale mądrze! No dobra, ale ja chcę typiarą zagrać. Janina Rycerz, o Boże, oni mają imiona. Tu jest Roger Balon. To Janina Rycerz jakoś bardziej do mnie przemawia tutaj. Dobrze, Janina, rozpoczynamy przygodę Janiną w ten oto sposób. Ja wam się przyznam, że ja trochę ogarniam niestety bezludną wyspę. Nie grałam, ale widziałam trochę na YouTubie, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że i tak będziecie się dobrze bawić razem ze mną. Teraz mamy intro, takie klimatyczne. Nie. Dźwięki. Nie, ktoś tonie. I zatonął. A my tutaj na tratwie? Nie, na kufrze. Odpływamy. Burza wielka. Sztorm. No i co dalej? Opłyniemy dalej, okej, rozumiem. Ale się fajczy tam na tle, Boże. Jezu, ta gra jest tak klimatyczna. Ja tak czekałam, żeby móc to ograć, że wy nie macie pojęcia. I dopływamy wreszcie do lądu. Samotnego. Głuchego. Ech. 2 dni później. I co się wydarzy 2 dni później? Słońce świeci 2 dni później. A ona chrapie, o Boże. Ej, ona serio chrapie. Ale dobre spanko było. Dobra, wstawaj, laska. Janina Rycerz, och, co się stało? Prawie jak w raju, rozdział 1. I co, i zimno ci jest. Czy ja mogę ruszać kamerą? Coś tak nie widzę, żebym mogła. To wygląda na mój statek. Ja pamiętam, jak weszłam na pokład. Był pusty, a ja byłam zmęczona. Zasnęłam i obudziłam się tutaj. Czy ja mogę zatrzymać grę? Nie mogę. Najwyraźniej inni w pewnym momencie weszli na statek. Czy przeżyli? Czy mogło być tutaj? Teraz nie potrafię o tym myśleć. Gdzie ja jestem? To miejsce nie przypomina żadnego ze zdjęć w mojej broszurze klubu Poznaj Przyjaciela. To jest maczeta. A co tam jest? No właśnie, maczeta. O, właśnie. O, mogę się ruszać! Do pewnej chwili możesz kliknąć na ikonie celu. Tak, tak, rozumiem. Rozumiem, dziękuję. Ja już jestem wprawiona w te klimaty. No i pokaż się, Janina. No, ktoś tu katarek ma. Ja rozumiem, że moje super zadanie to jest tak, zabrać siekierę. A to nie jest maczeta, to jest siekiera. No Boże, ja nie umiem witemy. Dobrze, proszę, oto twoja nowa siekiera. Siekiera, mam nadzieję, że się przyda. Ciekawe, co jeszcze fale wyrzuciły na brzeg. No, zaraz zobaczymy, co jeszcze. Jezu, jaka piękna jest ta woda, matko. Jakie to jest ładne. O, statek. O, ty masz w ogóle... Sprawdzenie, zdobywanie wiedzy? Okej, okay, rozumiem, spoko. Wieża, deszczówka, szałas i zdobyć półka na książki, okej. Okay. Jesteś nerdem, rozumiem. To lipa z twojej strony. A, halo, kto mnie tak przekierowuje tutaj kamerą? Przeszukam plażę, może znowu uda mi się znaleźć coś interesującego. Nazwał to miejsce Wyspą Radości. Z pewnością nic złego nie może się stać na wyspie o takiej nazwie. Dobrze, tu masz taki super kufer. Zapraszam cię tutaj, chodź. Wykop kufer, proszę. Jest nasze nowe znalezisko, które nam się przyda, dziękuję. To kufer ze statku. Tak, coś, na czym płynęłaś ostatnio. Kufer, który udało ci się właśnie znaleźć, znajduje się w panelu nagród. Wciśnij przycisk nagród w dowolnym momencie gry, aby zbadać, dodać lub usunąć przedmioty ze swojego wyposażenia. Okej, okay. Ustawianie kufra, tak, dobrze, dalej. Myślałam, że mi grę wykrzaczyło. Boże, głupia gra. Głupia gra, ja się tak wystraszyłam, że wywaliło mi po prostu wszystko. A, no dobra, ale w ogóle mogę... Halo, nie, czekaj, stój. Muszę znaleźć płaskie miejsce, żeby postawić ten kufer, otworzyć go. Może w środku jest pełno telefonów komórkowych, o Boże. Dobra, ale ja się zastanawiałam, czy ja mogę to tak postawić i przenieść na przykład roślinę, ale widzę, że nie. Tu jakieś szlaki są w ogóle narysowane.
Ja bym, nie wiem, ja bym się tu chyba osiedliła. Jakieś takie, nie wiem, klimatyczne jest to miejsce. Masz tu taki ładny kufer, o proszę bardzo. I co? I masz zajrzeć do środka, rozumiem. A, możesz w dowolnej chwili kliknąć na ikonie trybu historii, aby przeczytać wpisy w dzienniku. Aha, okej. Okay. Udało mi się znaleźć siekierę, mam przeczucie, że coś tam, nic się nie zmarnuje, przeszukam plażę. Ustawiony kufer znaczy położenie mojego obozu. Aha, czyli tutaj takie dodatkowe rzeczy ona mówi. A tutaj coś jeszcze. Jestem taka samotna, wiem, gdy będzie już bardzo źle, zacznę pisać pamiętnik, to lepsze niż mówienie do siebie dniem i nocą. Okej, okay, czyli rozumiem, że pamiętnik ma działać na towarzystwo. Aha, czy jak zrobię L, to... Haha, tu skróty klawiszowe wypisali. Ten kufer świetnie nada się do przechowywania zapasów. Potrzebuję zapasów. Skoro mowa o zapasach. Zasło mi w gardle, muszę się napić. Chętnie bym łyknęła trochę soku. Okej, okay, ugasić pragnienie. Czy to oznacza kokos? Wypij mleczko kokosowe. Czym jest wygłupiaj się? Dobra laska, skończ pisać w tym pamiętniku. Powygłupiaj się trochę na tej palmie. Pokaż mi to. Okej, okay, to jest twoja świetna zabawa tutaj. No dobra, wypij mleczko kokosowe. Proszę wypić trochę. Rozłupywanie, picie, miłe na wyspie życie. No, super. To załatwiło sprawę, muszę zebrać więcej na później. Okej, okay. Zebrać kokosy. Okej, okay, zbieraj kokosy. Mogę! Aj, śmietnik się ci tutaj robi, świetnie. Uff, trzeba się ciężko napracować, żeby zdobyć coś na ząb. Przynajmniej mam teraz w kufrze trochę zapasów. Co powinnam robić dalej? Nie wiem, może posprzątać, halo? Ogień jest niezbędny, jeżeli chcę tu przetrwać. Muszę narąbać trochę drewna, rąb. Dobra, dawaj, idziemy rąbać. Rąb. Romp, romp. Możesz sprawdzić, jak wiele zapasów posiada twój sim, patrząc na licznik zapasów wskazywany przez czerwoną strzałkę. Dziękuję, pani czerwona strzałko. Nigdy bym się sama nie zorientowała. Dobrze, pora dobrze wykorzystać to drewno. No dobrze, a! Halo, ile tych pop-upów tutaj będzie? Teraz, gdy udało ci się zebrać trochę zapasów, możesz zacząć ich używać do tworzenia różnych obiektów. Włącz tryb barteru. Barteru? Aha, rozumiem, że to jest na zasadzie... Ale to jest głupie, że oni to dali jako nazwę. No, to jest wymiana barterowa teraz. Ty dajesz nam drewno, ja daję wam ognisko. Dobrze, tryb barteru w takim razie. Super, świetnie. Tylko zaraz, bo ja mam... Aha, rozpalić ogień. Dobrze, kupmy ci ognisko. A co to jest? Aha, to jest kosz na śmieci? Dobrze, ja rozumiem. Popielnik, nie. To jest prastare miejsce kuchenne, okej. Okay, to jest twoje ognicho i twoje ognicho będzie tutaj. Proszę bardzo. Rozpal sobie ogień. I tutaj, aha, już nie będzie tego drewna, okej. Okay. Dobrze, rozpaliłam ogień. Super, cieszę się. Też się cieszę, że ci wyszło. Udało mi się. Ponownie odkryłam ogień. Ale ty zdolna jesteś. No i co dalej? Co w następnej kolejności? Halo? Och, wspaniale, muszę zbudować jakieś schronienie. Właśnie trochę się przelękłam, bo tak, O, mogę tam iść? Jest strzałka, zbadaj. No to nie chcę zepsuć historii. Dobrze, to ja może po prostu postawię sobie to. Są różne kolory tego? Ej, są różne kolory tego. Albo liście mogę ci kupić. Ale dobra, kupię ci to, żebyś, no, nie narzekała jakoś bardzo, że... Ale muzyka jest fajna. Dobra, zasłuchałam się trochę. Kupię ci to, żebyś nie narzekała, że jest bardzo, bardzo źle. O, i ciemno się zrobiło. Świetnie. Miejsce do spania i siedzenia z odzysku, łapacz bryzy, to przytulne, choć dość przewiewne schronienie, ale na razie musi wystarczyć. Muszę to pobrać do Simsów 2, bo to wydaje się świetne, jak ktoś by chciał na przykład zagrać bezdomnym. Powinnam się trochę przespać i tak nie ominie mnie żadna szalona impreza. Okej, czyli rozumiem, że nie robimy żadnego śmietnika. Zatrudnić pokojówkę! Ale masz marzenia, Janina. Ale marzenia, po prostu. Dobra, rozsiądź się. Mam nadzieję, że to wszystko jest tylko wielkim, wyrafinowanym żartem. Może ktoś mnie po prostu wyrabia. Okej, okay, odpocząć trochę. No dobrze, ale siedzisz. Ale ja nie mogę pójść spać. Aha, bo tobie bardzo szybko spada energia, żeby móc wypełnić tego questa. Mądrze. No i co dalej, bo tu widzę, kamera się zapodłączyła. O Jezus. Halo? Co to za zbliżenie na moją mordę? O nie. Halo? Halo, kto to? A no tak, ja zapomniałam, że tu przecież złodzieje byli wspaniali, waleczni, cudowni, jedyni w swoim rodzaju. Halo? Halo, orangutany? Proszę mnie nie kraść, ja nie mam co jeść. Proszę mi nie robić złych rzeczy. Halo, małpy? No nie, co się do kufru dobieracie? Zostawcie mój kufer. Ludzie. Znaczy, no nie ludzie właśnie. No kurde, ale bajzel mi tu zostawili, no.
halo, no. Jestem biedna, ja nie mam co jeść, a oni mi wyżerli wszystko, co i tak miałam i nie było moje. Rozdział drugi, przetrwam. No zobaczymy, czy przetrwasz, patrząc na to, że orangutany cię napadły. Co tu się stało w zeszłej nocy? Wygląda tak, jakby ktoś lub coś urządziło przyjęcie i nawet mnie nie zaprosili. Widzisz, masz za głęboki sen. Weź zamknij skrzynię. Halo, co to jest? Wykopać dół na śmieci, okej. Okay. Czyli jednak robimy śmietnik, rozumiem, aha, nie stać mnie na śmietnik. Dobrze, to wyrąb sobie jeszcze trochę drewna, żeby nas było stać na ten śmietnik. Nadal nas nie stać? No co jest, kurde? Dobrze, więcej drewna, zapraszam. Nadal mnie nie stać? Jezu drogi. Nie wiem, ja nigdy nie myślałam, że w tej grze to trzeba grindować. Co to jest? Aha, zbadaj. To nie, to tu masz więcej drewna. Więcej drewna, dziękuję. Dobra, i teraz to jest jako śmietnik, tak? Wezmę tak rytualnie tutaj. Dziękuję, muszę posprzątać. Gdyby przybyła ekipa ratunkowa i została obóz w takim stanie, byłoby mi bardzo wstyd. Jezu, ale ta gra jest abstrakcyjna. Dobra, proszę tutaj posprzątać. I będziesz to wszystko znosić pojedynczo, okej, okay, rozumiem. Ale przynajmniej poznosisz. A i to mogę rozpalić ogień? To się wtedy fajczy i się tak pozbywamy śmieci. Okej, okay, bardzo ekologicznie. Nadal jestem całkiem uwalana brudem, okej. Okay. Pójdę popływać, mam nadzieję, że mój zapach nie zabije żadnej ryby. No, ale dobra, zapraszam cię. O, i masz jeszcze strój kąpielowy. To tak idealnie, przebierasz się jakbyś, nie wiem, jakbyś miała ten strój faktycznie, że tak to się wyrażę. A, co jest? Znowu kamera, halo. Kamero, czemu mi tak robisz? Ale ładnie możemy sobie popływać i higiena nam rośnie. I pęcherz też nam rośnie. Okej, nie wiem, czy mi się podoba to... Moje gardło! Nie wiem, czy mi się podoba to, że pęcherz nam rośnie, ale moje gardło też mi się nie podoba. Dobra, podejdź tam, świetnie. W morzu jest mnóstwo ryb, a teraz chciałabym, żeby przynajmniej jedna z nich była w moim brzuchu. Mój żołądek grozi mi, że pójdzie beze mnie, jeżeli nie zjem czegoś innego niż kokosy. Muszę złapać rybę. Jak ja łapię rybę? Idź na ryby. Na ocean, poluj na ryby? Ja chyba czegoś nie łapię. Jeszcze raz. Aha, twój rozbitek musi znajdować się w wystarczająco głębokiej wodzie, ale żeby mógł łowić ryby, nie może być zbyt głęboka. Super. Kliknij na płciźnie. A tu jest poluj na rybę, okej. Okay. Chodź, poluj na rybę. O matko, jaki kijek masz ładny. O nie, czy ty sobie stopę przebiłaś? O Boże. O nie. Masz trochę sosu szpinakowego? Nie, idź na ryby. Masz trochę sałaty z ogródka? Nie, idź na ryby. To brzmi jak jakaś reklama. O rany, zjadłabym cheeseburgera. Idź na ryby, muszę wyglądać żałośnie. Wkrótce moim jedynym zajęciem będzie łowienie ryb. Jaka ładna rybko, Jezu, aż mi szkoda. Sushi? Nie, ostatnio czego tego teraz potrzebuję, to się pochorować. Muszę gotować wszystkie wyłowione owoce morza. Dobrze, to rozpal ogień w takim razie. Zapraszam cię tutaj. Proszę bardzo, ładnie tutaj rozpalamy. No, halo, no rozpal ten... No rozpal ogień. No, nie mów, że się nie da przez to, że pada. No, weź spróbuj jeszcze raz, no. To 3 razy sztuka, po prostu nie umiesz. Zjedz obiad, gotowany dorsz, okej? Okay. To chyba to, co ty musisz zrobić. Jak ładnie owinęłaś w listki, kurde. Aż miło się patrzy, nie? To dopiero zdobycz. Jeśli nie zostaniesz tak świeżej ryby. No to prawda akurat. Oj, z automatu wyrzucasz do śmietnika. Widzisz jak ładnie? Super. Złowisz włócznią jesiotra. Okej, okay, czyli dorsz ci się nie podobał i wolisz jesiotra. A, Boże, muszę dokładniej przyjrzeć się tym szczątkom na brzegu. Okej, okay, zbadaj. Skoro aż tak potrzebujesz, to jest twoja okazja właśnie, żeby to zrobić. O, ale wykminiłaś. Wow. Masz teraz 2 równoległe dechy. Z tego będzie dobra podstawa do mojej tratwy. Super, ale będę potrzebowała więcej bali drewna. Okej, okay, rozpocząć budowę tratwy. Ale, aha, na razie nie mogę, bo muszę więcej... Aha, pni bambusowych. Okej, okay, tu masz pnie bambusowe, proszę. Teraz mogę? Tak, zbuduj podstawę tratwy. No dobrze, dawaj. Tak, jak masowo kłada, ale ja bym chciała, żeby tak w życiu było po prostu. Kładziesz jedno, pojawia się 5. Ale super, wow. To się nada, ale na plaży nie widziałam niczego, czym można związać te pniaki. Gdzie jest mój kufer z różnościami? Nie może w kufrze coś masz. Halo, kufer. Zjedz przekąskę, sprawdź zapasy. Może powinnam poszukać gdzieś indziej na wyspie. Och, ta dżungla wydaje się tak nieprzenikniona. Nie wiem, co mam zrobić. Rozdział 3. Ciągle szukam tego czegoś. No zobaczymy, czy to znajdzie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy sztorm wyrzucił coś nowego na brzeg. No nie wiem. Na razie bym cisnęła B i zobaczyła tak, pójdziesz do krzaka. Myślę, że pora bym przeszukała plaży. Może znajdę coś użytecznego. Okej, okay, na razie to znalazłam tutaj krzak, więc sobie przynajmniej skorzystasz z toalety. A bliżej nas jest jakiś taki krzaczor? Nie, to jest chyba jedyny taki sensowny. Moglibyśmy przenieść bazę bliżej tutaj, ale no dobra, taka toaleta też jest okej. Okay. Aha, i mam wybrać kop w piasku. No dobra, to kop w piasku tutaj. Może coś znajdziesz sensownego i ciekawego. Dawaj. To jest teraz moje. O! Co to jest? Maczeta. Teraz mamy maczetę. To jest
Ciekawe, dobrze, ale idź na razie popisać w pamiętniku. Maczeta! Najpierw ogoleł sobie nogi, a potem przebiję się przez ten bambus, który blokuje drogę przez dżunglę. Jeżeli znajdę na wyspie maskę hokejową oraz obóz hipisów, płynę do domu. Dobra, na razie to popisz sobie trochę w pamiętniku. Myślę, że to będzie spoko pomysł, żebyś trochę popisała i żebyśmy może eksplor wyspy zaczęli na spokojnie jutro, bo jest, aha, oczyścić ścieżkę. Dobra, to jeszcze oczyścimy dzisiaj ścieżkę i myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek. Tylko czekaj. Ścieżka. Gdzie jest ścieżka, którą mogłabym... Aha, tutaj. Dobrze, zetnij. Sobie pooczyszczaj ścieżkę. Przy okazji materiały z tego dostaniemy, więc to jest całkiem spoko opcja. Nic tak nie pobudza krążenia, jak przeprawa przez dżunglę na dalekiej wyspie. Wow. Błagam, niech na końcu tej ścieżki będzie luksusowy ośrodek wypoczynkowy dla singli. No i badanie dżungli już definitywnie sobie zostawimy na drugi odcinek, żebyśmy, no, też mieli co tam robić, prawda? To myślę, że to jest ważne dość. Także co, no, to była Janina, ja byłam Jarni. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, zostawcie komentarz. Halo, żegnam i widzimy się w następnym. To pa!